Ahoj, eksploratorzy! Witam Was w 18 epizodzie podcastu Dźwięki Peryferyjne. Mówi Alan Grinde. Jest to wrześniowe wydanie i nie sposób nie mieć na uwadze istotnego wydarzenia w historii naszego kraju, jakim była napaść Niemiec na Polskę w 1939 roku. Tak naprawdę żadne słowa czy żadna sztuka nie odzwierciedlą okropności takiej czy innej wojny. Niemniej nie można pozostawać obojętnym na to, że niektórzy mają na tyle najebane we łbie, że strzelaliby do drugiego człowieka za jego pochodzenie, wygląd, rasę, religię itd. Ten epizod zatem poświęcimy hałaśliwym, chropowatym i zgryźliwym transmisjom. A w kontekście wspomnianej II wojny światowej i ogólnego mojego stosunku do nazizmu i faszyzmu uznałem, że nie ma lepszego początku niż kompozycja Dead Nazis Everywhere, który jest autorstwa projektu pochodzącego z północnej Karoliny, mianowicie Dysforia. Dead Nazis Everywhere to również tytuł świetnej kompilacji wypuszczonej przez Noxious Upsurge, świetnego labelu, który promuje bardzo wyraziste formy muzycznej ekspresji i właśnie podkreśla ten antyfaszystowski przekaz w muzyce. Brawo! Sama kompilacja zawiera aż 98 utworów, głównie noise, ale znajdziemy tutaj naprawdę różne inne dziwactwa. Nie da się jej opisać łatwo, zatem nie zapomnijcie po wysłuchaniu audycji wbić na Bandcamp i połknąć ją w całości. Link tradycyjnie znajdziecie w opisie podcastu. A teraz jeszcze jedna propozycja z niniejszej kompilacji. Wybrać, jak się domyślacie, no nie było łatwo. Niemniej przyszła z pomocą Ania z Dzikiego Mięsa, z naszego podcastu Dzikie Mięso, i powiedziała w ciemno: bierz trzeci. No i faktycznie miała rację. Jest to świetny muzyczny argument ze strony Diane Matty. To artysta z Boise, z Idaho, i ma dla Was utwór Violence Against Fascism is Self-Defense. No chyba nie będziemy z tym polemizować. Zatem Dźwięki Peryferyjne w antyfaszystowskim wydaniu Ognia.
to nie koniec miazgi, a w zasadzie dopiero się rozkręcamy. Utwór Thorny Tongue autorstwa Government Alpha pochodzi z materiału Obscure Pulsation, który ukazał się nakładem Modern Decadence z Meksyku. Premiera materiału miała miejsce pod koniec 2019 roku. Przed Wami niestrudzony Yasutoshi Yoshida, jak zwykle w doskonałej cyfrowej formie. Yeah.
Delta Point nie zwodzi. Intensywny noise z Londynu wypuścił pod koniec 2019 roku płytę Vultures. Po debiucie The Renouncement of Self zastanawiałem się, jaka moc przyjdzie z kolejnym wydawnictwem. Płyta Vultures została wypuszczona przez pochodzącą z Newcastle Cruel Nature Records. Materiał ukazał się na taśmie i zawiera 19 kompozycji, które przemielą Was bardzo mocno i bardzo intensywnie. Bez dodatkowych wyjaśnień wrzucam Was w mielarkę Wild Stead in the Borrowed Daylight. If somebody touches me here, my whole gang's gonna come to you, your whole family's getting killed. Either way, if you touch me, I'm touching your whole family. If you touch my brethren, if you touch him, I'm coming after you. I'm not going to speak about what happened to me, but I know that I didn't want this, so I have to get it. Because if I didn't get it, I would die in like a couple of days. Ponownie wracamy do Stanów na kolejnych dwóch artystów. Support Unit tworzy już od kilku lat i przeważnie są to działania związane z antywojennymi tematami, a w zasadzie podkreślającymi okropność wojny i zniszczenia, jakie zachodzą w ludziach czy całym społeczeństwie. Jednym z takich materiałów jest Kamwinan Sapu z maja 2020 roku. Ten tytuł to imię i nazwisko osoby, której przewodnictwem milicja wszczęła bunt przeciwko siłom bezpieczeństwa państwa w Demokratycznej Republice Konga. Konflikt ten rozpoczął się w 2015 roku. W ramach czystek etnicznych rekrutowano też wielu dzieci żołnierzy. Eksperci twierdzą, że około połowa milicji to dzieci, a w tym większość aż poniżej 14 roku życia. Dzieci były albo porywane, albo obiecano im pracę i pieniądze. Zamiast tego skłaniano je do zażywania narkotyków oraz alkoholu i całkowicie dewastując ich psychikę, zmuszając do wojny, do strzelania, do zabijania i ukajania właśnie bólu w dragach czy alkoholu. W każdym razie materiał Kamwinan Sapu zawiera dwie około 15-minutowe kompozycje. Przed nami fragment drugiego utworu o tytule Child Militia. Support Unit. In Kananga, welcome centers have taken in a number of former Kamwinan Sapu militia men. These children, who greet us with songs, all carried out massacres during the rebellion. Mathieu is 12 years old. He was in charge of killing policemen and soldiers. After my Kamwina and Sapu baptism, I was asked to decapitate soldiers, and I did it. They told us it was to save our country. Young girls were sent to the front line, where their so-called magical powers were supposed to allow them to stop the bullets. I needed a little sand on my skirt, and I would cast a spell on the soldiers by invoking the ancestors and throwing dirt into the air. And I stopped their bullets and threw them back at them. Witchcraft is an essential part of the Kamwinan Sapu beliefs. Many rituals were performed by the fighters. We used to drink the blood of the victims. It gave us strength and power. To
to recruit new members, militiamen targeted children and poor people. Their technique, to point out the failures of the government. They promised we would get a better life. They said, you have nothing to eat, nothing to drink. We'll help you take charge. You'll be independent. Things will get better. You'll see. Today, the whole Kasai region is attempting to heal its wounds with its former enemies, some of whom live among the population. With time, the victims might forgive, but having experienced such intense trauma, it's unclear whether they'll ever be able to forget. Przed nami teraz generał dźwięków hałaśliwych oraz eksperymentalnych, czyli Bastard Noise. Już jakoś to 35 lat są na scenie i tworzą muzykę. Niepodważalna legenda. Fragment materiału, który chcę Wam teraz zaprezentować, pochodzi z 2018 roku i został wypuszczony przez amerykańską Anthems of Undesired Able. Na materiał składa się 8 utworów i jest to split z emitowanym już dzisiaj Government Alpha. Bastard Noise, a w zasadzie tym razem solowo Eric Wood, zapodał tutaj mniej hałaśliwe transmisje, ale za to wydłużone i fajnie eksperymentalne. Myślę, że będzie to dobry przystanek w dzisiejszej dźwiękowej furii. Posłuchajcie enigmatycznego utworu GNZ-11, odnoszącego się do odkrytej w 2016 roku galaktyki właśnie o tej nazwie.
póki co jest to najbardziej oddalony od Ziemi znany nam kawałek kosmosu.
Takaso Yamazaki. Tak, znamy go głównie jako masona, ale przecież zaangażowany jest w tak wiele innych projektów. Jednym z nich jest Controlled Dev, który miałem okazję puszczać Wam w 8 epizodzie Dźwięków Peryferyjnych. Bieżący rok przyniósł 3 części materiału zatytułowanego Dev Entries. Wszystkie 3 wydawnictwa sygnuje belgijska wytwórnia Holy Terror. Każde z nich jest mocne i na poziomie, do którego przyzwyczaił nas Yamazaki. Spróbujmy kąska, części pierwszej. Wszystkie utwory są po prostu Untitled, zatem przed Wami Controlled Dev, Dev Entries 1, Untitled 1. Niedawno odkryłem amerykański label o nazwie Swollen Gargantuan Fecal Fitas Records. Wytwórnia z Pensylwanii ma na koncie prawie 100 kasetowych wydawnictw. Jednym z nich jest Scarlet Diva, również ze Stanów Zjednoczonych. W lipcu tego roku ukazała się ich kolejna taśma po świetnym splicie z Derita. Tym razem z wyrazem ścianowego noise prosto z mrocznych historii odbywających się w przydrożnych hotelach. Materiał zatytułowany jest First Name Contempt. Znajdują się tutaj 2 utwory. Przed nami fragment 15-minutowej transmisji o prostej nazwie Bedroom.
Dzisiaj nad Wrocławiem za plecami zrywa się burza, a my przechodzimy dalej, tym razem ponownie w Japonii. Cosmic Coincidence Control Center, czyli osławiony eksperymentalny projekt CCCC. Projekt, który, jak wiecie, od jakiegoś czasu nie nagrywa nowych materiałów, ale za to wydawnictwa z lat 90. w różnych reedycjach i remasteringach można znaleźć po wielu ciekawych labelach. W 2010 roku jednak zespół w jakiś sposób się reaktywował i w jego skład weszli członkowie tacy jak Hiroshi Hasegawa, Manuel Knapp i Rohko. W 2011 roku ukazał się split z Junk Seek, na którym pojawił się jeden 16-minutowy utwór CCCC. Materiał został wznowiony w 2014 roku przez Altered States Tapes. Posłuchajmy zatem fragmentu tego przesyłu.
Kolejną ciekawą wytwórnią jest Helikopter z Los Angeles. W tym roku wypuścili reedycję kultowego wydawnictwa The Cherry Point z 2005 roku o tytule Night of the Bloody Tapes. Materiał wcześniej został wypuszczony przez wytwórnię Tronix. Nie wiem czemu, ale wytwórnie podkreślają, że wydawnictwo to było zakazane w 31 krajach. Jednak nie podają których, może jakichś arabskich, nie wiem. W każdym bądź razie, te cztery utwory The Cherry Point to prawdziwa uczta emocji, które żywią się koszmarem i horrorem. Ponad 40 minut statycznej, intensywnej ściany. Przygotujcie się na krew z uszu. Przed Wami fragment Untitled One.
Black Leather Jesus. Tak, nie będzie dziś lekko ani przez chwilę. Hałaśliwe wcielenie Richarda Ramireza obecnie dużo wypuszcza również remiksów oraz remasterów swoich starych nagrań. A jest tego trochę. Na Discogs przewija się i przewija. W sumie ponad 150 materiałów solowych, kooperacji, splitów czy kompilacji. No ale w końcu od 1989 roku to się trochę nazbierało. Dzisiaj przedstawię Wam materiał, który niecałe dwa miesiące temu jest na nowo dostępny. To pięcioutworowe wydawnictwo zatytułowane Event. Oryginalnie ukazało się w 1992 roku wydane przez Deadline Recordings, czyli przez solową wytwórnię Ramireza. Materiał był wówczas dostępny zarówno w formie taśmy, jak i CDR. Dzisiaj mamy do niego dostęp w formie cyfrowej, oczywiście na Bandcamp. Przed Wami fragment numeru 4.
No i dojeżdżamy do końca dzisiejszego przekazu. Jeśli wytrzymaliście tę ścianę, to przybijam wam piątki i zapraszam na kawę do Wrocławia. Przed nami jeszcze jedno uderzenie. Bostoński Cicatrix. Świeżutki materiał, bo z 21 sierpnia tego roku. Taśma Towards the Worm to zaledwie 25 kopii. Ale oczywiście dostępny również jest na Bandcampie wytwórni Primitive Propaganda. Za chwilę na koniec wysłuchamy kawałka Conduit. Dziękuję za uwagę. Tradycyjnie zapraszam do wspierania naszej organizacji oraz misji upowszechniania kultury niezależnej. Subskrybujcie kanał, śledźcie nasze inne formy Facebooka, Instagrama, czy przede wszystkim naszą stronę www.orion.fm. No cóż, słyszymy się za miesiąc, w pierwszą sobotę października, jeśli oczywiście nie okukliście. Zatem Volume Up i Cicatrix.